Cześć i czołem, drodzy widzowie. Mamy dzisiaj 10 stycznia roku pańskiego 2020, a z tej strony witam was Krzychu, jak zwykle. Nie wiem, czy poznajecie, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że karta nam pozwoli nagrać, bo nic nie sprawdzałem, że mam kamerę po prostu odruchowo i popędziłem, bo dzisiaj chcę wam pokazać. Co chcę wam pokazać? Ano, jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Musicie zobaczyć, gdzie jesteśmy. Tego pana poznajecie na pewno. Jesteśmy u Piotrka. Piotrek znowu robi swoje kolejne projekty. Chciałem wam pokazać, jak to się tworzy powoli. I jak będzie dużo łapek w górę, pokażę wam dzisiaj dwa projekty, które Piotrek wymyślił. To efekt finalny również wam nagramy. Wiecie, że Piotrek się nie poddaje, cały czas coś nowego wymyśla. Piotrek, co to będzie? Powiedz może krótko. To będzie ładowarka teleskopowa przedługowa. Powiedz może zdejmij Piotrek tą osłonę, żebyśmy pokazali ten silnik, od czego, powiesz może, z czego przerobiłeś, zobaczcie, jak to wygląda. Ja nie chcę się tutaj mądrować za dużo, bo słuchajcie, tu konstruktor się wypowie, ale zobaczcie, fachowo tył, jak przemani tu prawie do zaczepu. Połodnica. Tutaj mamy. Powiedz może, Piotr, jaki silnik zastosowałeś w tej... Silnik jest Andori od Żuka czy Lublina, to jest jeden ciort. Aha. Ze skrzynią, ze wszystkim. Płotnica też jest od Żuka. Czyli tu jest tak dopasowane, rozumiem. I teraz patrz, tutaj co będzie? Zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa, tu będzie, usmarowałem. Tu będzie zbiornik paliwa, który też Piotrek nie kupi, tylko wyspawa. Przekładnia, skrzynia jest też Piotr. Właśnie zobaczymy, słuchajcie, to jest przekładnia. Przekładnia cała, czyli to jest tam skrzynia biegła, tu jest przekładnia. Przekładnia z rewersem. Tak, z rewersem do napędów. Zobaczcie, mosty. Będzie miała na 4 napęd oczywiście. Mosty dałeś, Piotrek, od Lublina. Też od Lublina. Tu macie kawałek Lublina, tu macie kawałek Bizona. O, światełko widzisz elegancko. Tu macie kawałek Bizona, jak to woli, zobaczcie. Hamulec sprzęgło. Tam wam pokażę pod spodem, musicie zobaczyć, jak wygląda. Tu już jest jeden most, będzie przełożenie. Tu mamy pod spodem drugi most. Koła nowe, wiodełkę. Już są błotiki nawet przez spodu dorobione. Na razie faza początkowa, ale Piotrek już mówi, że za tydzień będzie jeździła. W sensie nie, że może będzie skończona całkiem, ale będzie jeździła. Zobaczcie, tu jest, w tym miejscu jest łamana, jak Weidemann. Tu widzicie przód, tutaj sobie, o, kabina też własnej konstrukcji. Szyby to gdzieś pewnie dorobisz w jakiejś firmie, prawda? O, chociaż przednią może jeszcze do nami fleksy. Dokładnie, tutaj zobaczcie, mamy koła. I tu, o, ten profil jobutny. O, ten profil jest, zobaczcie, jaki mięso. Zobaczcie, jaki gruby, on tam z 8 mm ma pewnie, nie? Tu zobaczcie, most z przodu. I tu będzie całe ramię do góry. Piotrek materiał na ramię już ma, także nam na pewno pokaże. 8, dobrze powiedziałem, bo wóz paszowy u mnie. 8. Także siłowniki dzisiaj, byłeś po te siłowniki dzisiaj, które będą? No jeden, gdzie do wspomagania. A, tutaj, no wspomaga, załamanie, łamanie całego tego, tak? Ale lepiej, nie lepiej dwa czy coś, czy jeden musi, jeden wystarczy? No, to jeden wystarczy. Jeden wystarczy do łamania, tak? I zobaczcie. Taka to oto alternatywa. Tu mamy kabinkę, drzwi już z boku jedne uspawane stoją, bo pewnie jedno czy dwa drzwi zakładasz? Jedno. Jedne. A, czyli wszystko będzie z bajerem. Zobaczcie, tu jest łańcuch, który będzie sobie tam napędzał, taki podwójny, podobny, potrójny nawet. Widziałem do Froschmita kiedyś. Podwójny wystarczy. Wystarczy. Już taką ładowarkę robił, ale że nie chodzi ona u niego, to nie będziemy tam chodzić kogoś, że tak powiem, molestować, żeby to u kogoś oglądać. U Piotrka, widzicie, możemy. Także tak wygląda zarys tego wszystkiego. Na pewno się, o, tutaj zbiornik mamy na hydraulikę, na olej. To są jakieś filtry chyba, nie? To coś, od czego dopasowałeś ten zbiornik? Od forsznitki, właśnie szklarni. Od szklarni Forschmitta. Także zobaczcie, tak cały zarys, szkielet wygląda. Chciałem pokazać specjalnie wam ten szkielet, żebyście zobaczyli, jaki później będzie efekt końcowy, jak to będzie pracowało sobie, tak? Dobra, pokaż Piotrek może ten, to ramię, z czego będzie zrobione. Zobaczymy, idziemy, zobaczcie. Zimowa pora, nic się nie dzieje.
Jak tam, Piotrku, pszenica? U mnie też bardzo ładna, jeśli powiem, a sorry. Pozdrawiamy firmę Wronkowski przy okazji. I widzimy na te Piotrka tutaj. O, zobaczcie, jest. Fajne. No. I zobaczymy, bo jak tego to zrobię mocowanie, to by były dwa siłowniki. Albo jeden, ale po dwa będę starał się robić, jak coś to się dołoży. I to ramię będzie jako jedno, a powiedz mi... A ze drugie wysuwane. A masz drugi taki profil, żeby czy dopasujesz, bo musi być mniejszy od tego, tak? A w środku co myślisz, jakieś rolki prowadzenia, ślizgi? Ślizgi, tak? I drugie ramię, które będzie się wysuwało. Czyli jeszcze dużo pracy przed tobą, efekt będzie na pewno, słuchajcie, ciekawy. A jeszcze drugi projekt, który powstaje. Na razie widzimy podstawy jedną. Ciekawe, ile to waży, Piotrek? 170. Chciałem powiedzieć, że za 2 metry to jest na luzie, nie? No. Jeszcze środek to też będzie trochę ważyło, nie? Nawet wyzwanie na ciebie, żeby to... Jeszcze jest jeden projekt, który Piotrek też zaczął. Pokażemy drugi projekt? Pokażemy. Pewnie, może w podobnym czasie będą skończone, chociaż słuchajcie, nie da się na pewno zrobić dwóch rzeczy na raz. Tu są już koła nowe do tego projektu. Ile tych oponek Piotrek zakupił? Jak to wygląda? Zobacz, to masz taką pustą. Czyli to są opony do... Nawał oponowy, który powstanie. Ile tu ich jest? Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak? 9 i to felgi normalnie musisz do tego dorobić, dopasować? No, felgi mam, tylko trzeba środki jeszcze i środki już jakieś tam pod piasek czy potrzebne. Aha, w ten sposób. I teraz pokażemy całe. Tu już konstrukcja, zobaczcie, podstawowa zrobiona jest. Szerokość robocza będzie 2,5 metra. Tu już mamy zaczątek, że tak powiem, zrobiony. Co? Czerwcy pierwsze mówi, że już był, już talerzował. Trochę to waży. Ciapok dawał radę? Jeszcze dawał, ale jak dojdzie wał, to kiepsko. Dlatego będzie pół zawieszany. Dlatego będzie to pół zawieszany i na tych kółkach gumowych z tyłu wał gumowy będzie to, słuchajcie, ciągane. I podejrzewam, że no co, jeszcze szewnik z tyłu będzie można, tak? Ze spokojnie. No tak było w planach, ale zobaczymy. Tylko rybnice talerzowe najlepsze. No właśnie. Zobaczcie, tutaj mamy na gumach mocowanie. Niby teraz trend mówi, że lepsze mocowanie jest na piance piuroretanowej, ale pewnie droższe sporo, nie? Nie wiem, takie dostałem, takie tego kupiłem, a to jeszcze to będą przedłużki tu do następnych ostatnich składamy. Aha, żeby dołożyć z boku, tak? Tak, no składamy. Lepiej gdzieś wjechać, żeby się zmieścić, ale zobaczcie. Konstrukcja jest na pewno bardzo mocna. Bo profil... Zależy, zdejmiesz, to też będzie miał trochę bliżej ciągnie, nie? Dokładnie. No do 30 to już swoje, ile to może ważyć. Na pewno oponki fajne. Powiedz mi, ile kosztuje taka jedna oponka, Piotrek? To 40 zł. To nie aż taka droga by wcale. No i wał będzie oponowy sobie ugniatał, wynosił do góry całą talerzówkę, także oby tylko ciapek poradził pociągnąć. Nie, pociągnąć. Dach do ładowarki, ale to sam spawałeś, czy? Nie widać. O, bo to takim szyberdachem, żeby lepiej było widać. Widzicie, wszystko pomyślane. Czyli mamy wszystkie części. Tak jest. Tu już jakieś wężyki. Instalacja powyciągana, tutaj kabelki, żeby pewne sterowanie w dachu było, może radio też. Nie, to głównie halogeny, takie rzeczy. Aha, do halogenów, czyli już zawczasu pomyślane. Tapicerka też się robi. O, i tapicerka nawet się robi, także myślę, że naprawdę będzie to fajnie wyglądało niż chińskie ładowarki, które w tej chwili można nie aż tak tego kupić, ale tam silniki są, Bóg wie, jakieś tam, nie wiem, z chińskimi napisami, żeby było widać, słuchajcie, co się dzieje, że zimą Piotrek nie śpi, tylko cały czas coś działa, słuchajcie. Także tu mamy przekładnie. Jestem ciekawy, jak to się ta przekładnia łańcuchowa sprawdzi. Łańcuch mocny podwójny, myślę, że da radę, nie? Na tym. Nie, łańcuch pyknie, no to zimny. Nie chcę, żeby to było za długo. Ja zapraszam was na agrokalendarz, gdzie udzielam ponad... Jakie kukurydze sieje w tym roku?
Myślę, że blisko znowu coś nakręcimy ciekawego, żebyście mogli sobie zobaczyć. Życzę dużo zdrowia. Słuchajcie, do zobaczenia wkrótce. Może w bardziej przyjemnych okolicznościach niż na strajkach gdzieś tam. Coś ciekawego, technicznego. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Cześć.